Witam Was serdecznie moi drodzy, ja mam na imię Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj sobie powiemy krótko o Konstytucji kwietniowej, czyli o drugim dokumencie, drugiej ustawie zasadniczej uchwalonej w czasie międzywojnia. Jakieś będę wprowadzała, dlaczego jest tak istotna, jakie są jej konsekwencje. Zaczynamy! Konstytucja kwietniowa została uchwalona 23 kwietnia 1935 roku, następnego dnia weszła w życie. Prezydent, który ją podpisał, Ignacy Mościcki, zaś prace nad konstytucją trwały dużo dłużej niż tylko parę tygodni, zaczęły się w zasadzie po zamachu majowym, czyli w 26 roku, wtedy właśnie obóz rządzący podjął decyzję o konieczności zmian w Konstytucji. Jednak nie było wtedy siły takiej, która mogłaby to przeprowadzić. Nie było partii, która miałaby taką większość. Mimo tego w 28, w 28 roku sanacja składa wniosek o rozpoczęcie prac. Sejm roku 30, wybrany w roku 30 w czasie tzw. wyborów brzeskich powołał komisję konstytucyjną w której pracach brali udział głównie członkowie BBWR-u, czyli Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Opozycja konsekwentnie bojkotowała zarówno pracę komisji, jak i później ewentualne obrady sejmowe. W styczniu 1934 roku do Sejmu wpłynęły tezy, czyli założenia konstytucji, i opozycja też i te obrady zbojkotowała, wyszła z sali, zaś. Ten moment wykorzystał Stanisław Czar, czyli jeden z posłów BBWR-u, zamienił tezy na projekt konstytucji. Stwierdził, że to jest konkretnie już projekt konstytucji i to było pierwsze, w zasadzie złamanie postanowień wcześniejszych ustaw, ponieważ chcąc zgłosić projekt konstytucji, należało to zrobić 15 dni wcześniej. BBWR tego nie zrobił. Same przepchnął wszystkie projekty, wszystkie zapisy, trafiło to do Senatu i tam Komisja Senacka pracowała nad poprawkami bardzo długo, ponieważ dostali ten projekt w 1934, zaś w styczniu 1935 roku wrócił on do Sejmu. BBWR łamiąc procedury i pomimo protestów opozycji odrzucił je wszystkie, uznali, że wystarczy im zwykła większość zamiast wymaganych dwóch trzecich, ponieważ jest to zwykła ustawa, a nie nadzwyczajny projekt, więc w marcu 1935 roku przeszła konstytucja przez Sejm ponownie, w kwietniu trafiła na biurko prezydenta, który ją podpisał. 23 kwietnia podpis prezydenta... 24 kwietnia konstytucja wchodzi w życie. I konstytucja kwietniowa wprowadza przede wszystkim nowy system, czyli system prezydencki. Rozwiązania były znane w państwach faszystowskich. Najprościej mówiąc, nadrzędna rola w zasadzie prezydenta. Prezydent był, jak sama konstytucja mówiła, odpowiedzialny przed Bogiem i historią. Posiada jednolitą i niepodzielną władzę państwową. On mianuje i odwołuje premiera, prezesa Sądu Najwyższego, głównego inspektora Sił Zbrojnych. Może rozwiązać Sejm i Senat. Mało tego. Prezydent rząd, może rządzić dekretami, może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy. Rząd jest odpowiedzialny przed prezydentem zaś władza ustawodawcza, czyli Sejm był bardzo mocno ograniczony, miał kontrolować rząd, ale ta kontrola była bardzo słaba. I bardzo jeszcze istotna kwestia, w konstytucji marcowej nadrzędną rolę miał naród, zaś w kwietniowej nadrzędną rolę miało państwo, czyli już nie ludzie, a właśnie instytucja państwa. To co jest istotne w Konstytucji kwietniowej, to fakt, że po pierwsze wprowadziła przewagę egzekutywy nad legislatywą, czyli władzy wykonawczej nad ustawodawczą, a po drugie, to jest konstytucja, która była pisana wprost pod Piłsudskiego. Założono, że Piłsudski zostanie właśnie prezydentem na mocy tej, tej konstytucji i chciano mu dać jak najwięcej władzy. Niestety dla BBWR-u, dla sanacji, Piłsudski w następnym miesiącu zmarł, został pochowany na Wawelu, zaś w zasadzie jego ostatnim dzieckiem, można powiedzieć, jest ta konstytucja. I jeszcze jedna ważna kwestia. Konstytucja kwietniowa wprowadzała jeden bardzo istotny zapis. Mianowicie w razie wojny prezydent może wskazać swojego następcę i taka właśnie opcja została wykorzystana. Ta właśnie została wykorzystana przez Mościckiego we wrześniu 1939 roku po upadku Polski. Wskazał jako swojego następcę Władysława Raczkiewicza. Także nowym prezydentem Polski, czy pierwszym prezydentem Polski na uchodźstwie był właśnie Władysław. Raczkiewicz i każdy kolejny prezydent Polski na uchodźstwie był wybierany dokładnie na mocy tej samej konstytucji. Także władze polskie na uchodźstwie działały w oparciu o konstytucję kwietniową, zaś w Polsce, tam gdzie rządził PKWN, tam gdzie rządzili komuniści, została ta konstytucja zanegowana i powrócona do konstytucji marcowej. Konstytucja Kwietniowa to jest druga i w zasadzie ostatnia konstytucja przyjęta właśnie przed wybuchem II wojny światowej. Krótko podsumowując, Konstytucja Kwietniowa została podpisana w kwietniu 1935 roku. Wprowadzała ustrój w zasadzie prezydencki z ogromnymi prorogatywami prezydenta, znaczna przewaga właśnie egzekutywy nad legislatywą. Prezydent stał się w zasadzie główną osobą w państwie i konstytucja ta została uchwalona w zasadzie z pogwałceniem większości ówczesnych reguł życia parlamentarnego. Tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie jak mnie znaleźć. Do usłyszenia. Cześć.